mam coś bucza, idę. Gruby jestem. Dobra, otwieram. Cześć, sąsiad. Co cię tu sprowadza? Okej. Okay. Cześć, co sprowadza? Co chciałeś? Sąsiadu, dostałem ciągnik na tercy, byś przyszedł i zobaczył, jak on tam. A jaki ciągnik dostałeś? I co jeszcze do niego dostałeś? No już nie widziałem go. No, nie a na twoim podwórku stoi? No nie wiem. A skąd wiesz, że na testy zostałeś? Mówili ci? Pojechali, zostawili u ciebie, pojechali i nic ci nie powiedzieli. Tylko powiedzieli, a zostanie ściągnij na testy ze siemnikiem jakim. Widziałem coś tam, jakiś siemnik wieźli. Któraś Cezarkę, widziałem, czy za rurką jechali. Bo ja chciałem wyjść, a ty przyszłeś. Bo widziałem, jak ty jechałeś swoim 60 na pole, na numer 10 jechałeś. A ja zaraz skoczę. I słyszałem, sołtys, że przydałeś tego poloneza. Co się stało z polonezem? A się właśnie, że go zawacinała. A, zepsuł się. A wiem, bo coś zepsuło się i zacinał się i to zabrał sobie. Dobry pomysł zrobiłeś. Dobra, pójdziemy Rafał z buta. Bo nie mam od pasażera. A babka jest to zamknie. Ale lepiej nie, bo babka to czasami ten nie zamyka. Bo kiedyś zapomniała zamknąć i lodówkę ukradli. Dobra, ja też tutaj zamknę, bo słyszałem, że tutaj cygańskie złodzieje grasują. Jedzą traktorem, a CFR MTZ-em i kradną. Ja tą stronę taką bramą nie taką jako moc, tylko taką jakby... Wysuwaną? Taką nawet... Taka wysuwana jest, taka, gdy się przesuwa. No właśnie, tak nie chodzi. Trzeba sąsiad zapracować na to, żeby mieć, ale... ale ty tej modyfikacji na razie nie posiadasz. Kiedyś to cię załatwię i będziesz miał tą modyfikację i zbudujemy. Tylko musisz po fachowców zadzwonić, którzy się zajmują z tym i oni ci to zrobią. A co tu stoi? 60 stoi. A to spoko. Lepiej zabieraj. Zawsze mówię zabieraj, bo cygańskie złodzieje grasują. Mogą cię odholować i zabrać. I sprzedać i cyganie zarobią pieniądze na złoty kibel. I co będzie? Jak ci zabiorą i oni kupią za kradzione pieniądze złoty kibel. A wie, że ten żądier jest oczywiście na testy? A jak on tu wyjechał? To zapytaj się kierowcy, który przywiózł tobie. A ja nie wiedziałem, bo ja byłem cały czas u siebie domu siedziałem. Siedziałem i piłem herbatę, bo niedawno wróciłem z kolegą, bo byłem z kolegą coś tam na mieście załatwić. Ładnie, coś pomóc mu kupić musiałem, bo on się nie znał na tym. Poczekaj, a jak ty odpaliłeś, bo chyba ty umiesz nim jeździć. Bo kiedyś pewnie jeździłeś. Tak, bo kiedyś pewnie jeździłeś. Tak, potrafię. Ja bym takiego sobie kupił. Patrz jakie maszyny, byś musiał wszystkie maszyny. Patrz. Jaki John Deere wielki od kultywatora. Patrz jaki lejek jest mały od tego John Deere. Jaki ma. Jaki tu traktora małe zaczyszać po sobie do niego. Ale mógłbym chcieć siebie, tylko taki traktor bym miał. A zaraz powiem, tak jak Neufolandem. A, nie umiem Neufolandem, nie umiem jeździć Neufolandem, a nie jestem go mi. Oddaję. A tu jest siemnik zapełniony, bo ponieważ oni nasiona ci dali ci kukurydę, kąd wiem?
Powiedziałem je, jak jechali. Bo ty tak miałeś plan jechać tą kukurydzę się. Ej, gdzie ty jedziesz? Nie, nie ta strona, pomyliły ci się strony. Dobra, no muszę zapnąć, nie? To zamknij. Dobrze, że tutaj zaparkowałeś. A ja sobie oczywiście zdjęcie zrobiłem, bo pomniałem, że Rafał Sotesele został na testy Amazon. Amazon silnika do kukurydzy i Zendira 7230R. Kiedy są siad? Pokaż, mogę wsiąść. Bym mógł siąść, mógłbym siąść, ale ustawienia muszę pozebać i zmienić klawisz właśnie na klawiaturze, bo ponieważ mamy oczywiście tą modyfikację na pasażera. Tylko u mnie to klawisz nie działa, ale bym musiał zmienić, natury będę pamiętał. Też miałem ten problem otwieraniem drzwi, zmieniłem klawisz i wszystko pykło jest dobrze. Idę do siebie. Gdzie to pole było? Tak... Prosto, w lewo. No będzie tylko mnie do pola właśnie tam. Taka ścieżka, po prawej stronie będzie łąka, po lewej stronie będzie pole, które ja zasiałem, które jest przygotowane do tego, do nawozu. Bo ja muszę tam nawóz robić, tak? Ale muszę skończyć te pole, bo obiecałem na tamty poprzedni odcinku i trzeba dosymać słowa. I to się skręca tam, jak się jedzie prosto, tam będzie prosto do końca jest łąka i tam jakoś dojeżdżasz. A prosto nie jedź, bo co tam gdzie jedziesz prosto, to cię nie interesuje. Tutaj ta łąka o tej co mówiłem, krywara po podobnie. Tak? Tak, zaraz, ja ci podejdę, pomogę, bo ponieważ Rafał Sołtys, ale tam no na tym polu nie był i zapomniał. Nawet zapomniał, że te pole ma. Dopiero dzisiaj rano otchnął się, to nie te pole. Akurat się, akurat Rafał drifta zrobił traktorem. I to jest jego oczywiście te pole, które tutaj robi, bo ja mu pomagałem tu kukurydzę kosić na kisonkę, ale drugi raz będzie to robił, bo mu posebne. I on tu będzie robił. Tutaj, tam gdzie ja stoję, chodź tu, macham na ciebie ręką, żeby przyjechał do mnie. Tam gdzie stoisz, tam jest źle. A to twoje jest pole, tamto co ruszasz? Sąsiad zadzwonił na policję. Nie będzie Rafał mnie sypał. Zostaw te pole, bo to nie twoje jest. Ślepy jesteś. Szybko, bo ktoś idzie, uciekaj. Tutaj, tam gdzie ja stoję na twoim polu. Z tyłu za mną. A forum dewki nie da się zrobić. Musiałbym modyfikację zrobić, a ja nie umiem modelować. Ale musiałbym się zapytać Monisława, kolegi, czy by nie wymodelował chorągiewki, czyli Rafał Pole. Dwie chorągiewki, moje to nie tylko dla Rafała wymodelował. Jak pirat drogowy jedziesz. O mało by mnie nie zabił. To jest satan, jeździ jak dziennie. Rafał, a ty tak się jest? Zepsuję ściągnik i będziesz twoje pieniądze ciężkie zarobione musiał oddać. Wszystkie jakie ma do firmy. Albo jak nie oddasz, będziesz musiał naprawić go. Czy co zepsujesz, to sobie naprawić.
właśnie, co miałem robić. Sam nie wiem, bo tam... A, już wiem. Mnie wczoraj nie było. Bo wczoraj sobie oczywiście pojechałem z znajomym na miasto. On coś musiał kupić właśnie oczywiście, ale musiałem pomóc mu musiałem. On przyjechał swoim samochodem, pomogłem mu, bo ponieważ on na tym się nie zna, ja się znam, to osoba oczywiście na 100% pomóc mu. Pomogłem mu, bo znam się na tym ten. Jak ktoś się zapyta, a przy czym miałem pomóc, on kupował ten komputera, bo nie był w MediaMarku i taki inny sklep, taki że to jest taki sklep. Taki sklep, że też był pan test tłumaczył. Ale to był taki salon z komputerami i test. Musiałem pomóc mu. Czy z tym się coś wybrał, dwie rzeczy kupiłem. Bo chciał bardziej ode mnie się dowiedzieć. Bo kiedyś jak facet do niego mówił, wszedł facet w MediaMarku normalnie, cisnął mu jakieś dziadostwo i się zepsuł. Blender kupił. Miesiąc to było. Za dwa miesiące musiał zwrócić po to, żeby mu to naprawili. A powiedzieli, że pan za mocno robił i nie umiał, zepsuł, a powiedział, ktoś powiedział źle, tłumaczyli mi źle i się zepsuło. Ludzie czasami nie umiem mówić, robią po to, żeby wcisnąć, żeby zarobić. W jakiej ekipie też taki odcinek był. Ale tego dużo jest. Tragedia. A ja to zostałem tylko na okres, jak tego wszystkie siana nie zbiorę. Jak zbiorę, to mam zwrócić. Tylko na okres zbiorów zostałem. Zbiorę, oddaję. Sołtys jest tam, sołtys się jest tam. Mów właśnie, a nie mów tak, że laguje. Mówisz tak, jakbyś lagowało co? To słuszna racja, ja nie umiem tak, jak ja coś robię, to muszę gadać, bo jak przestanę gadać, to zaraz nerwy mnie biorą. Nie ma. Co tak piszą do mnie SMS-y? To wyciw telefon. A nie będę wycisywał telefonu, bo mi się nie chce. A po co mi? Jakaś firma z telefonu reklamuje. A mi to niepotrzebne, bo ja mam telefon. A nie będę dziadami właśnie uzierał. Bo też mogą osuści pisać SMS-y. Mówią jakieś koty ważniejsze do 5 minut. Śmiechu warte. Nie ufać takimi ludźmi. Są fejkowe pisy. To są zdrajcy, złodzieje. Napuścić, a potem masz problemy. Albo zadzwonią mi, zadzwonią, a tak osób dzwoni, ale tak osób chce okraść ciebie, ale nikt nie da nabrać. Macie być bezpieczni i się zapytać, czy nie jesteś oszustwem i najpierw wypytywaj się wszystko, a żeby powiedział tobie prawdę. Bo tacy ludzie denerwują nas po to, żeby my upadli, a on do góry się podniósł. A tak widzowie tutaj niedługo na tym sklepie powiedzieli Rafałowi, że Rafał ma zabrać stamtąd.
bo przyjeżdżają te ciągniki właśnie. Bo będą właśnie tam chyba oczywiście chyba targi rolnicze. Nie wiadomo. Czy tu będzie, czy tam na innej wiosce. Powiedzieli, że tym się zastanowię. Zastanowią się i dadzą znać na nam, bo my jesteśmy zaproszeni. Od tego, żeby tam być. Zobaczymy. Będziemy na targach, ale... Jeszcze tym musiał ugodnić. Ugodnić. Najpierw kupię coś fajnego, coś będziecie chcieli zobaczyć. Czy na targach zobaczy się i coś wleci mi do głowy i powiem, o, fajne to jest, też bym takie sobie coś kupił. Obejrzeć, a potem kupić. To jest dobry pomysł, a nie. Kupujesz od razu tak jak bierzesz bułkę, kajzerkę. Bierzesz kajzerkę, wrzucasz zezret. Nie, kupujesz traktor, a nie pasujesz nic, tylko kupujesz, a na drugi dzień zepsuty. Tak nie może być, na kilka lat musi być. Ja akurat mam w planach kupić używany, ale bardziej stan nowy, czyli taki bardziej ktoś odremontował po to, żeby sprzedać. Ja bym popytał się na targach rolniczych oczywiście. Ja, jak Rafał wróci z tego z pola, to ja oczywiście się zapytam. Czy Rafał by się nie wybrał? Bo bardzo ciekawe jest i Rafał Sołtysele też ma zaproszenie na targi rolnicze. Ja też oczywiście i też muszę tam jechać. Bo ja jadę tam, żeby popatrzeć, czy tam jest. Popatrzeć, do widzów jadę. Właśnie też tam. Ja jadę tam sprawdzić te maszyny, jakie są. Obejrzeć, jakie maszyny będą pasowały na gospodarstwo moje. Bo ja mam plan coś kupić, ale nie wiem, co mam kupić, ale chcę kupić, jak wrócę oczywiście ze targów rolniczych. Wy nie piszcie tam mi komentarze, co ja mam kupić, ja sam wybiorę. Bo na targach rolniczych może będzie taka maszyna, którą ja potrzebuję. A wy napiszcie ta, a jak mi nie będzie, co się podobało. Bo ja nie jestem brać... od widzów, widz powie, a kup John Deere'a. Nie przepadam za John Deere'em. Coś, żeby było, żeby mi się podobało. Najpierw muszę zobaczyć i potestować. Potestować, czyli wsiąść, zobaczyć wszystko, co jak jest, popytać się tą osobę, która 100% na tym się zna. Na targach rolnicy zawsze ci pomogą. Od tego właściciele, żeby ci różne informacje się odpowiedzieć. Oni reklamują po to, żeby więcej kupców mieć, żeby nowego kupca mieć do zakupu tej maszyny. A ja mam zaplanowane kupić, ale trzeba obejrzeć. Obejrzeć, spytać się, dowiedzieć się, informacje, stan, ile moc, ile takie coś kosztuje. Ja potem wszystko zapiszę, będę wiedział, to kupię. A potem... Po targach, jak z targów będę wychodził, to zapytam się was, czy to się opłaca, czy tamto, jakie macie zdanie o to, czy to dobre jest. Takie informacje wam, pod koniec targów rolniczych, jak będziemy wychodzić, to wam powiemy. Rafał Sołtysele. Ja Rafała też się popytam, bo on też może coś wie, bo musi najpierw pomyśleć, żeby wiedzieć. Po to, żeby mógł ja kupić. Ja nie kupuję byle jak, ja muszę najpierw sprawdzić. Byle jak nie wolno. Bo ja byle jak kupuję, to może zepsuty kupić. Zepsute nie chcę, bo potem będziesz musiał aferę robić z właścicielem, który sprzedał ci zepsuty. Nie namawiaj mnie do złego.
Ja muszę to zrobić. Po to, żeby ja był zadowolony z tego zakupu. Żeby ja był dumny z tego, że kilka lat będzie pracowało. A nie, kupiłem, porobiłem, tydzień mija do wywalenia nazwą, bo ponieważ mnie banda złodziei oszukała na maszynę. A chciałem maszyna, żeby 8 lat była na gospodarstwie, albo 20, żeby dalej jeszcze działała. Żeby maszyna była na bieżąco u mnie na gospodarstwie i stabilna i działała. Dobra. Łe. A te patwisko to jest przeznaczone do koni, bo ponieważ Bartek to nie może na razie przyjechać. To sprawy rodzinne ma. Coś mu wyskoczyło i powiedział: niedługo będę, bo mi coś wyskoczyło, sprawy rodzinne. A powiedziałem to spoko, Bartek poczekam, jak nie będzie miał czasu, to zostań, bo mi się nie spieszy. Dlaczego mi się nie spieszy? Bo mam świnia i tego się cieszę ze mną. Co mam, tego się cieszę, tego co mam. Bo konie będę musiał ujeżdżać, ale tak trzeba spróbować koniami, nie tylko cały czas świnie krowy. I owce jeszcze dodatek, bo owca mi też pracowało się kiedyś na innych mapkach. A tu chcę konie mieć, bo jeszcze tego jeszcze nie miałem na żadnej serii. Chcę być na bieżąco z koniami. On powiedział, że dwie sztuki mi przywiezie. Obiecał, to przywiezie. On powiedział, że jak obieca, to będzie. On nie odmawia. Kiedyś u mnie był, powiedział, nie odmawiam. On był u mnie, żeby obejrzeć patwisko. I oglądaliśmy katalog, taki, jaki on posiada tam na firmie koni. Rafała wtedy nie było. Rafał gdzieś sobie oczywiście pojechał. 2 tygodnie oczywiście na farmie tutaj nie było i musiała babcia tutaj pracować przy zwierzętach. Tylko babcia została, a Rafała na farmie. Kręgosłup boli od tego, że siedzę w traktorze. Omijaki też oczywiście trzeba zbierać, bo się przydadzą. Niedługo zaszykować te nawozy. Ja nie wiem, zapytam się Rafała, czy po nawozach jechać, po pryskach na targi, bo to targi będą aż do żniw. Jak będą żniwa, będzie fajnie z końcą, bo ponieważ nikt nie będzie miał czasu, będzie cały czas każdy polu siedział i pracował przy żniwach. Okres zbiorów to jeszcze na razie nie ma, jest okres nawozów. Chcę mu na nawóz oczywiście tutaj brać. A ja cały czas zbieram tą słomę. Nie słomę, sobie przepraszam, siano. Bo głupoty gadam. Do tego, co ja zbieram. Ja był lat. To był zrobiony screena do miniaturki. Jak Rafa wróci, to ja go się spytam, oczywiście Bartka się pytałem.
że będzie na targach ulicy. On powiedział, że to mnie nie obchodzi, bo mnie to nie interesuje. Bo mnie interesują zwierzęta, a nie maszyny rolnicze. Bo on ma ludzi od tego, żeby zwierzęta karmili. On ma ludzi dostosowanych pod to. On ma dwa ciągniki. On nie pracuje, on tylko pracuje przy transporcie. On transport przywozi i zarabia. Bo to Bartka Zacharskiego jest firma. Bo on ma ludzi właśnie do tego przypisanych. I oni to robią. Lubi maszyny, ale go nie interesują nowoczesne maszyny. On woli maszyny tylko w klimatach PRL-u, czyli lata 80, 60, 70. Powiedział, że nowe szybciej się psują, a stare wolno się psują. Powiedział, by były targi rolnicze maszynami z czasów lat 80. To można by było pojechać. A to będą też nowoczesne. Bo jak rozmawiałem, to się pytałem. Powiedzieli, że będą stare, ale odremontowane na dzisiejsze czasy i te nowsze. I nowa technologia rolnicza. A ja sobie jadę wysypać. Jak będzie 100%, to wysypię i przedam. Żeby zarobić kasę. A to tak zawsze słoma się przyda, bo ponieważ ku niemu są mieć siano. Jak powiedziałem, słoma to sreszy praca. Mili mi się, bo taki sam kolor ma. Bo to tego według mnie nie da się rozróżnić. Wysyp. I co ja poinformuję za was? Ja mam złotą akurat trafą. Ona jest zielona. A ja dlaczego mam złotą trawę? Bo wyschło. Trawa jest zielona, siano jest złote i słoma jest złota. Bo ja musi wyschnąć. Wiesz, rozumiesz? Musi być suche siano. Nigdy Rafał chyba nie robiłeś suchego siana. W ralu. Jak Rafał powiedział, to jest dobrze, ale wytłumaczę, żeby Rafał dokładnie oczywiście wiedział. Bo też może ode mnie czegoś się nauczyć. A możesz powiedzieć? Bo ja nie będę jechał, jak nie wiem. Będę się stresował. Drzewa to są na polu, to trochę mi nie przeszkadzają. To nie twoje. Akurat to nie są twoje drzewa. Bo kogoś to są. A na moim polu. Zaraz, prawda. To trzeba odcinek tego nagrać. Wycinkę drzewa. Będziesz musiał do gminy pojechać po zgodę, dobra? Bo ja nie jestem problemów mieć. No to jest moje pole, ja mam prawo mieć dostęp do całego polania, do połowu. A jak policja przyjedzie? I będziesz mandat płacił. Za wycinkę zewa. I 15 lat w więzieniu będziesz siedział. Za wycinkę zewa. Będę miał całe pole zostane. W głowie. No bo skoram pole, a czy to jest gdzieś taki... Nie ma drzew. No albo połowę bym chciał zasiać i połowę zostawić, połowę skosić, a potem sadać. To też dobry interes. Mówię, posiadę, by nie chciał wysiąść do mojego pola? Nie, bo mi niepotrzebne pole. Dzierżawę bym wziął pole. Ja bym pracował na twoim polu,
a ty byś z tego pola zarabiał. Zerzawę. Nie wiem, da mi się znać. Po żniwach. Mamy te pola tam u siebie, to nie wystarczą. Ty masz trzy, bo masz jeszcze jedną łąkę. Bo to też jest pole, łąka to też jest pole. To my nie trzy masz, bo jest tylko płotu masz. Przeznaczone tylko na uprawę kartofle. Żeby ci kartofle robił, to ja przyjadę ci zasieję. Bo ja już robiłem i znam się na tym. Jo. Pa zdan. Ciekawe jak będę kopał. Ja jak będziesz kopał, to do mnie przyjedziesz, Annę pożyczysz. I tak, pipi, kartofle kopał. Sąsiedzkie pożyczanie masy. Potem przyjadę i to obejdę te, oczywiście te zewa. Ja będzie na twojej działce. Możesz wyciąć. Poza działką fajrat, nie możesz. Musisz mieć zgodę, pojechać do gminy albo zapytać się właściciela. Albo od właściciela wykupić te zewo. To od razu byś poleciał, byś się zapytał. Dobrze myślę? Byś dowiedział, byś wiedział, to byś od razu poleciał, byś się zapytał. No nie bym wiedział, i bym miał całe pole rozsiane. Tak to... Ja potem przyjdę. Potem przyjdę, bo muszę do domu jeszcze pójść i kamerę podładować. Bo mało baterii jest. Bo ja mam 15% baterii kamerki GoPro. Na głowie sobie zamontowałem. Albo po swoją pójdę kamerę. Bo ty też masz chałupie. Tylko chałupę ma zamkniętą. Bo ty jak wychodzisz z domu, to swoją babcię zamykasz chałupie. Albo nie ma jej domu chyba. Piętnaście procent jest na czerwono. Aha, to spoko. 15% jest na czerwono pika. A z głowy od tego pika nie mówię. Dobra, widzowie, ja tutaj zaparkuję, pójdę kamerę podładuję, bo nie mam zapasowej baterii. Miałem, ale się spaliła. A jak powiedzą, kup sobie zapasową baterię, a jak kupię to zaraz zgubię ją. Wolę mieć jedną wodzoną cały czas. Wolę podładować. Będzie się ładowało, pojadę i zwrócę tą przyczepę sobie odbierającą. Psa nakarmię. I widzimy się, widzowie, w następnym odcinku. Do zobaczenia, na razie, pa.